pomidorami i zieleniną. Cześć! Dzisiaj przeniosę Was do orientalnej kuchni Bliskiego Wschodu. Spróbujemy razem lahmacun, czyli tureckiej pizzy. Lokalsi jedzą ją skropioną sokiem z cytryny. Wypełniają sałatką, zawijają w rulon i delektują się jej smakiem. Wy też to zrobicie ze mną. Ten przepis zaczniemy od przygotowania ciasta. I tutaj dwie szklanki mąki wymieszam z pozostałymi składnikami. Ten turecki placek jest plackiem drożdżowym, więc muszę użyć tutaj drożdży. Ja używam drożdży instant. I tak, jedna łyżka drożdży suchych, o takich, odpowiada 25 gramom drożdży świeżych. Dodam tutaj jeszcze cukier. Wymieszam teraz te wszystkie składniki. I uwaga, stopniowo będę dolewać wodę i olej. Wodę dolewam tak długo, aż ciasto będzie pod oporem łyżki się formować w kulkę. I tak wygląda ciasto do lahmacun, bo tak nazywa się w oryginale ten przepis. Przełożę je do miski wysmarowanej tłuszczem, przykryję ściereczką i odłożę na 45 minut w ciepłe miejsce. Jeżeli nie macie tyle czasu, możecie ciasto włożyć do piekarnika nastawionego na temperaturę 30-40 stopni. Farsz stanowi tutaj mięso mielone. Pokroiłam cebulę, czosnek wcisnęłam przez praskę, chili również posiekałam i pomidory. I teraz na dno rozgrzanej mocno patelni wlewam oliwę z oliwek i na niej ze szkle cebulę z czosnkiem. Smażyć je będę około 2 minut. I uwaga, w tym momencie dodaję przyprawy na patelnię. Robię to po to, aby uwolniły swoje olejki eteryczne. Trafia tutaj imbir, słodka papryka i gałka muszkatołowa. Pamiętajcie, że w Lidlu trwa tydzień orientalny i te wszystkie przyprawy możecie tam znaleźć. Dodaję mięso mielone wołowe i dusić je będę z pomidorami i zieleniną przez 15 minut. Dałam tutaj ogromną ilość pietruszki i kolendry. To one sprawią, że te danie będzie wyjątkowe. Teraz pora na ciasto, które już wyrosło w tym czasie. Z tego przepisu wyjdą dwie pizze arabskie, lahmacun. Odrywam połowę i rozwałkuję ciasto na placek. Teraz moje ciasto przełożę na blachę, którą włożyłam papierem do pieczenia. Jeżeli w domu macie kawałek marmuru, nagrzejcie go w piekarniku i wyłóżcie to ciasto na kamień. Wtedy nabierze wyjątkowego smaku. Mój farsz już jest gotowy. Nie może być zbyt mokry, ale cały czas musi być soczysty, aby mięso nie było suche. Wykładam farsz na mój spód. I teraz zobaczcie. Potrzebny jest tutaj widelec. Widelcem leciutko wgniatam farsz w ciasto. To cały sekret tego przepisu. Teraz mój placek trafi do piekarnika na 10-15 minut. Ale jeszcze przed tym posypię go orzeszkami piniowymi. Teraz macie czas na to, aby napisać komentarz, jakie inne przepisy kuchni orientalnej mają się znaleźć na kanale Kuchni Lidla. Sałatkę zacznę od tego, że cebulę pokroję w talarki, opruszam ją z solą i nacieram. Wtedy stanie się delikatniejsza. Możecie zrobić również taki zabieg, że zalejecie ją zimną wodą, zostawicie na 5 minut, a potem przełożycie do sałatki. Jest wtedy wyjątkowo chrupka i traci tą swoją charakterystyczną pikanterię. W tym momencie wpadł mi do głowy przepis, który już tutaj robiłam. Na sałatkę tabule z komosą ryżową. Dodatkiem do mojej cebuli będzie pomidor i ogromna ilość zielonej pietruszki. Dodam od siebie jeszcze mieloną kolendrę. Całość skropię oliwą, sokiem z cytryny, dodam moją cebulę i sałatka będzie gotowa. Pamiętajcie, że dokładną listę składników zawsze znajdziecie w opisie filmu. Dosłownie odrobina soli, ponieważ jest ona już w cebuli. Pieprzu. Teraz wystarczy wszystko wymieszać. Ta sałatka będzie towarzystwem dla mojego arabskiego placka.
To chyba ten moment, na który wszyscy czekaliście. Pa-pam! Już teraz wiem, że wygląda idealnie. Ciasto ma te charakterystyczne bąbelki powietrza. Chodź no tu, maleńka. Wszystko, co proste, najlepiej smakuje i zawsze się udaje. Ten przepis na pewno. Przypominam wam o subskrypcji. To też jest prosta czynność. Wystarczy, że naciśniecie subskrypcja. I przypominam wam, że w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 16 przenosimy was, gdzie chcecie. Tylko bądźcie z nami.